Górnik Zabrze ma nowego prezesa. To były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. W swojej karierze jako zawodnik występował m.in. w Bayerze Leverkusen czy Śląsku Wrocław. W tym drugim klubie był też dyrektorem sportowym. Mam swoje spostrzeżenia przez ostatnie 24 godziny. Poznałem pracowników klubu i dla mnie najważniejszy jest team. Nie jestem, oczywiście moje nazwisko, moja jakaś przeszłość sportowa może elektryzuje, ale ja nie chciałbym stać tylko i wyłącznie jako osoba, która reprezentuje klub. Chciałbym uczestniczyć czynnie w działalności klubu. To nie jedyne zmiany w klubie, bo stanowisko dyrektora sportowego objął Łukasz Milik, brat Arkadiusza. Do tej pory kierował klubową akademią. Podczas konferencji prasowej nie ukrywał, że chciałby, aby w klubie stawiano na wychowanków. To wszystko musi być na zdrowych zasadach i na zasadach, że ci chłopacy zasługują. Musimy mieć na nich plan. Też moja rola jest taka, że sami Państwo wiecie, że mamy coraz więcej reprezentantów Polski, coraz więcej młodzieży i musimy mieć na każdego młodego chłopaka plan, jak go rozwiązać, czy zostaje u nas, czy gra w drugim zespole, czyli na wypożyczenie. Więc na każdego zawodnika będziemy rozkładać na czynniki pierwsze młodego i co jesteśmy w stanie zrobić i co w danym momencie dla niego będzie najlepsze i dla klubu. Górnik Zabrze nie miał prezesa od końcówki sierpnia 2022 roku, kiedy po pół roku tę funkcję przestał pełnić Arkadiusz Szymanek.